Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na rozpoczynającym się szczycie NATO, szczycie największym, najistotniejszym o przełomowym znaczeniu dla Polski, Europy i świata. Na szczycie, o którym marzyły przez dziesiątki lat pokolenia Polaków. Na szczycie, który ma podjąć decyzje wprowadzające na stałe NATO do Polski, do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, ale całej Europy i całego świata. Za godzinę rozpocznie się tutaj spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych Obamą w towarzystwie ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony, a będą przedyskutowane i podjęte kluczowe zagadnienia związane z relacjami między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Zostaną ostatecznie podjęte decyzje na temat udziału Stanów Zjednoczonych, wojskowego udziału Stanów Zjednoczonych w działaniach i w misjach obronnych, które będą tutaj realizowane, zgodnie z zasadą, która towarzyszy NATO jako fundament. NATO jest formacją, NATO jest sojuszem, NATO jest strukturą obronną, defensywną, taką, która jedynie odpowiada na zagrożenia, aby bronić swoich członków. Godzinę później rozpocznie się oficjalnie szczyt i posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, na której zostaną ostatecznie rozstrzygnięte i przyjęte, dyskutowane od ponad pół roku, wypracowane przez naszych szefów sztabu, a którym tutaj na ręce pana generała Gocuła, pana generała Fałkowskiego, a składam serdeczne podziękowania za wielką pracę, jaką wykonali w ciągu ubiegłych miesięcy, w ciągu ubiegłych lat także, ale szczególnie w ciągu tego ostatniego półrocza, przygotowując każdy detal, każdy szczegół, a każdą, można by powiedzieć, nie tylko w wymiarze dokumentów, które były negocjowane, ale przede wszystkim w terenie, przede wszystkim w strukturach naszego wojska. Każdy kawałek terenu został obejrzany i każdy budynek został przygotowany po to, żeby Polska mogła skutecznie przyjąć tę pomoc, która nam byłaby niezbędna. Ten szczyt, jak Państwo wiecie, rozstrzygnie o obecności, trwałej obecności wojskowej NATO na flance wschodniej, ale także o tym, jak będzie zabezpieczona flanka południowa. Polska podkreśla, że jesteśmy gotowi współuczestniczyć w takim wymiarze, w jakim jesteśmy do tego przygotowani i na ile nas stać, solidarnie w obronie, w działaniu na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, stabilizacji także flanki wschodniej. To zostanie potwierdzone podczas naszych rozmów, zarówno dzisiaj wieczorem podczas kolacji obiadu w Pałacu Prymasowskim, gdzie spotkają się ministrowie obrony, jak i podczas jutrzejszych obrad Rady Atlantyckiej. Najogólniej rzecz biorąc, można powiedzieć, że te cztery bojowe grupy batalionowe, które mają stacjonować na flance wschodniej, oraz ciężka brygada amerykańska, która będzie także na tym terenie stacjonować, będą miały jako swój główny punkt odniesienia, jako swoje główne centrum dowodzenia właśnie
właśnie miejsca sytuowane w Polsce. To sprawia, że nasza odpowiedzialność za flankę wschodnią, za współdziałanie tutaj sił NATO, za także współdziałanie krajów Europy Środkowo-Wschodniej od tego momentu nabiera szczególnej wagi. Będziemy współdziałali z innymi państwami, zarówno z państwami południowej części flanki wschodniej, z państwami Grupy Wyszehradzkiej, ale nasza obecność wojskowa będzie także wspierała siły innych krajów NATO w państwach bałtyckich. Nasza determinacja, aby bronić niepodległości, bronić pokoju, bronić ładu i systemu demokratycznego w Europie i na świecie jest potwierdzana, bo musi być potwierdzana we współczesnym świecie, także siłą zbrojną, także gotowością do walki wtedy, gdyby było to konieczne. Liczymy, że odstraszenie wystarczy tak, aby nikt nie zagroził Polsce, tak, aby nikt nie zagroził NATO. I na koniec jedna uwaga. Ten szczyt NATO ma miejsce nie tylko w szczególnym czasie, o czym mówiłem, ale także w szczególnym miejscu. Odbywa się w Warszawie. W mieście nieustraszonym, w mieście, które się nigdy nie poddało, w mieście, w którym w 1920 roku została położona bariera przed próbą zawładnięcia całą Europą przez sowietyzm, przez wojska bolszewickie. Dzisiaj liczymy na to, że jak już mówiłem, walka zbrojna nie będzie potrzebna, że odstraszanie, rozmowy i jasna determinacja obrony w razie najgorszego wystarczy, aby nigdy więcej nie trzeba było poświęcać krwi naszych najwspanialszych córek i synów dla obrony ojczyzny. Po to właśnie uczestniczymy w NATO, tym największym, najsilniejszym, najskuteczniejszym sojuszu świata. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Mamy pytanie. Proszę bardzo. O mikrofon tutaj. Marek Świerczyński, Polityka Insight. Panie ministrze, czy już wiadomo, czy może pan powiedzieć, gdzie będą stacjonować te jednostki tej wzmocnionej batalionowej grupy bojowej, zarówno natowskiej, jak i ciężkiej pancernej grupy brygadowej Stanów Zjednoczonych i gdzie będą rozlokowane ich dowództwa? Oczywiście, mogę. W Polsce. Następne pytanie. Polsat, poproszę. Dzień dobry, panie ministrze. Jan Mikruta, Polsat Wydarzenia. Powiedział pan o obecności polskich żołnierzy w państwach bałtyckich. Czy jakieś szczegóły na temat tej obecności? Czy to będzie w ramach tych czterech batalionów międzynarodowych? Jeżeli tak, to gdzie to będzie? To ma być Łotwa, z tego co słyszymy. Po pierwsze, chciałem przypomnieć nasze ustalenia krajów wyszehradzkich, ministrów obrony krajów wyszehradzkich sprzed 3 tygodni, a którzy zdecydowali, że kompania Grupy Bojowej Krajów Wyszehradzkich będzie rotacyjnie przez najbliższe lata obecna w kolejnych krajach w państwach bałtyckich. Po drugie, chcę przypomnieć, że już obecnie jest tam także kompania polska, która w kolejnych krajach bierze udział we współdziałaniu z wojskami innych krajów sojuszu. I po trzecie, wreszcie jest prawdą, że Polska, że podjąłem rozmowy o możliwości współdziałania Polski w działaniach, w gwarancji jako współpaństwo ramowe w grupie bojowej, batalionowej grupie bojowej na Łotwie, jeżeli Łotwa i państwo, które podjęło się funkcji państwa ramowego, będzie tego potrzebowało. Tylu, ilu będzie potrzebne. Proszę bardzo, pytania tutaj TVN. Grzegorz Tkaczyk.
Grzegorz Tkaczyk, Fakty TVN. Panie ministrze, pan już po części odpowiedział na moje pytanie, bo chciałem zapytać o główne tematy rozmów polskiej strony z Barackiem Obamą, więc tylko dopytam, czy poza tematami związanymi z bezpieczeństwem będzie również poruszony, myśli pan, że może Barack Obama poruszyć temat Trybunału Konstytucyjnego, jaka będzie wtedy reakcja polskiej strony? Nie słyszałem o takim temacie. Proszę bardzo. Dzień dobry, Krzysztof Wilecki, Polska Zbrojna. Panie ministrze, chciałbym zapytać o misję Air Policing w Rumunii i w Bułgarii. Czy tutaj decyzje już są podjęte, czy dopiero zostaną podjęte na szczycie? Te decyzje zostały już podjęte jesienią. Polskie lotnictwo będzie brało udział w Air Policing, ale nie ukrywam, z rozmowy z Rumunią będą miały szerszy zakres, będą dotyczyły także współdziałania wojskowego, lądowego Rumunii z Polską i Polski w Rumunii. Szczegóły zostaną uzgodnione podczas szczytu i przekazane państwu jeszcze w sobotę, tak, myślę, że jeszcze w sobotę państwo będziemy mogli przekazać szczegóły. Jak mówiłem na samym początku, Polska ma świadomość, że ta historyczna zmiana, jaka się teraz dokonuje, także kładzie na nas szczególną odpowiedzialność za współdziałanie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nasza współpraca z krajami wyszehradzkimi, z krajami południa, takimi jak Rumunia i Bułgaria, oraz z krajami bałtyckimi będzie zintensyfikowana. Bardzo proszę przedstawić. Piotr Rabik, Dziennik Polski. Panie ministrze, chciałbym zapytać, cały czas mówimy o flance wschodniej, o szpicy. Czy ja mógłbym Dziennik Polski prosić o podniesienie ręki? Tutaj. O, świetnie, dziękuję. Dzień dobry. Panie ministrze, przepraszam, nie ma problemu. Panie ministrze, chciałbym zapytać, co z zaangażowaniem polskiej armii w walce z tak zwanym państwem islamskim? Mówimy o flance wschodniej. Z tego, co pan tutaj mówi, NATO potwierdzi to nasze, tą obecność wojsk zachodnich tutaj. Czy w zamian za to nasza armia powinna zwiększyć swoją obecność w walce z islamistami? Dziękuję. Nie, nie widzę takiego powodu. Podjęliśmy decyzję w tej sprawie już w lutym bieżącego roku. Zresztą jak państwo wiecie, bo ta sprawa była przedmiotem publicznej wymiany zdań, jedynie zrealizowaliśmy to, co do czego zobowiązała się poprzednia administracja, a potem zapomniała o swoim zobowiązaniu, co w stosunkach międzynarodowych nie jest najlepszym sposobem działania. W związku z tym my jedynie to zrealizowaliśmy i to zrealizowaliśmy w formie dla Polski bezpiecznej, bo w formie misji obserwacyjnej i szkoleniowej, i na razie na tym poziomie to pozostanie. Nie widzę konieczności, by zmieniać charakter obecności polskiej misji na tamtym terenie na charakter kinetyczny. Bardzo proszę, Onet. Dzień dobry, tutaj. Karol Kosiorowski, Onet. Panie ministrze, delegaci na szczyt NATO, wchodząc na Stadion Narodowy, otrzymują broszury od Solidarnych 2010, w których napisano, że za Smoleńsk odpowiada Tusk i Putin. Bardzo proszę o komentarz do tych broszur, które pojawiły się tutaj na Stadionie Narodowym. Panie redaktorze, będę wdzięczny, jeżeli pan mi przedstawi tę broszurę. Przeczytam, będę mógł wtedy skomentować. Moje doświadczenie mówi mi, by nie komentować rzeczy, których nie znam, z całym szacunkiem dla pana kompetencji. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Panie ministrze, Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Proszę wybaczyć, będę się jednak prosił o parę szczegółów. Wspomniał pan, że wybaczam panu wszystko, naprawdę, w zakresie szczegółów. Słucham? W zakresie szczegółów wybaczam panu wszystko. Nie rozumiem, ale nie o to chodzi. Pan prosił, żebym wybaczył, więc mówię. Jeśli Polska mówi o tym, że mogą być w Polsce znajdować się dowództwa zarówno amerykańskiej brygady, albo również tych czterech batalionów, to na jakim poziomie będą to dowództwa? Czy to będą na brygadowym, czy dywizyjnym? Dywizyjnym. Słucham? Dywizyjnym. Dywizyjnym. I w jakim mieście ewentualnie mogą się znajdować? I jeszcze jedna rzecz. Jeśli mówimy o współpracy z Rumunią, czy to wchodzi w grę również budowanie wspólne brygady natowskiej na terenie Rumunii?
Jeżeli chodzi o Rumunię, szczegóły będą ustalone i chętnie panu przedstawię je na wspólnej konferencji, która mam nadzieję odbędzie się z przedstawicielami Rumunii, wtedy kiedy one zostaną w trakcie tego szczytu uzgodnione. Wcześniej nie chciałbym wprowadzać, być może przez niechcący, w błąd opinii publicznej. Jeżeli zaś chodzi o pytanie co do tego, w jakim mieście może stacjonować to dowództwo dywizyjne, jest kilka lokalizacji przygotowanych, więc na pytanie, w jakim mogą, w kilku miastach to jest możliwe. Ostateczna decyzja zostanie podjęta wczesną jesienią. Bardzo proszę jeszcze raz, redaktor. Jan Mikruta, wydarzenia jeszcze raz, panie ministrze, tutaj macham do pana notesem. Ja jednak dopytam jeszcze o tę Łotwę, panie ministrze. Czy pan spodziewa się, że decyzje o tym, czy polscy żołnierze, a jeśli tak, to w jakiej liczbie będą uczestniczyć w tej batalionowej misji na Łotwie, mogą zapaść w trakcie tego szczytu? Czy to są takie decyzje, takie dokładnie deklaracje? Dokładnie tak, tego się spodziewam. Dzisiaj, jutro? Myślę, że raczej jutro niż dzisiaj. Dziękuję. Bardzo proszę, zbliżamy się do końca. Przedostatnie pytanie. Tomasz Węska, Radio Tok FM. Chciałem zapytać o decyzję Rady Muzeum Powstania Warszawskiego, która nie chce apelu smoleńskiego podczas obchodów rocznicy powstania. Jak pan to skomentuje? To jest trochę podobna sytuacja jak z tą broszurą, o której mówił pan redaktor. Jak zobaczę tę decyzję, jak ona do mnie dotrze, wtedy się do tego chętnie ustosunkuję. Pan zna takie sformułowanie, fakt ciągle niedokonany. Czasami niektórzy nazywają to faktem medialnym. Nie chciałbym być wprowadzony w taką sytuację, ale zapewniam pana, że ustosunkuję się do tego zarówno słownie, jak i poprzez stosowne decyzje. Dziękuję państwu najmocniej. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję państwu.